No wiem. Jeszów sudecki. Będzie. Zobacz tam. Ja pierdolę. Aż tu. Droga. To tą drogą przyjechaliśmy. Rumienka będzie. No. Szosa. Przyjechaliśmy. Tak? I po chuj tam pójdziesz. Czekania. No. Szosa dalej leci, tak? Co to są? Patrz, tunel. Wleń. Co? Wleń. Podobno jest tu ładnie. Linia kolejowa relacji Jelenia Góra - Lubek Śląski jest jedną z najpiękniejszych w Polsce. Przede wszystkim z tego powodu, że jadąc z nią przejeżdża się przez trzy tunele, przez most nad Zaprąb Lichowicką, a na całej trasie praktycznie widać po lewej stronie całe pasmo kartonoszy. Ta linia jest coraz bardziej nam potrzebna. Dzisiaj część kursów autobusowych jest likwidowana. Niestety nasz wpływ na likwidację tych kursów autobusowych jest niewielki.
tym bardziej potrzeba walczyć o linię, która jest, istnieje i która mogłaby tętnić życiem. Dlatego też takie działania cały czas trwają, próbujemy szukać możliwości, rozmawiamy z Ministerstwem Infrastruktury, kilka takich spotkań się odbyło z kolejami, będziemy niedługo gościli dyrektora PKP PLK z Wałbrzycha, który zajmuje się tą linią kolejową. Jak dobrze pójdzie, 4 grudnia tego roku zrobimy przejazd czeskim motoraczkiem, który jest własnością polskiej spółki SKPL z Leszna, która pokaże, że po tej linii kolejowej da się jeździć, czy można by było jeździć. Istnieje taka szansa, że taka spółka lub ta spółka konkretnie może po naszej linii prowadzić przewozy przy tym stanie linii, który jest obecnie. Trzymam za to kciuki i bardzo też proszę o wsparcie Państwa. Ja myślę, że gdybyście ten materiał w jakiś sposób zalajkowali, ale także i rozpowszechniali, że jest piękna linia kolejowa z dużym potencjałem, który można wykorzystać i że są takie działania, że Wy je popieracie, myślę, że będzie nam wtedy łatwiej osiągnąć cel, jakim jest uruchomienie tej linii, nie tylko przepięknej, ale bardzo ważnej dla mieszkańców Marczowa, Dębowego, Gaju i wszystkich miejscowości położonych przy tej trasie. Należy dodać, że my jesteśmy skazani na ruch turystyczny, zresztą wszyscy mieszkańcy naszej gminy zdają sobie z tego sprawę. Ruch turystyczny bez dobrej komunikacji nie ma najmniejszych szans rozwoju. W związku z tym chcemy, żeby ta linia działała po to, żeby kajakarze mogli pływać po Wobrze, żeby ludzie mogli jeździć rowerami, żeby agroturystyki nasze tętniły życiem, żeby także można było tworzyć nowe miejsca pracy w innych formach turystyki, które są możliwe do rozwoju w naszej gminie. Rano po ubiegłym, jeszcze co rano wcześniej, bo ja potem co to wygląda też. I na koniec, przed tym chodziłem się na Thank you.
Ej! Co? Tunel! Ja wiem, no. Ej! Lubań! Gdzie to jest droga? Lubań! Nie, to jest góra. To jest góra?